faceva back. S20. Espinha. Jakiegoś składu zatrudniona. Będzie jechać. Minuty opóźnienia. Przejechał. Miał czerwone. Co tu się stanęło? Elf lotniskowy. Do mrozów.
Warszawa Zachodnia, mrozy. Do Sochaczewa. Warszawa Główna, stoi AKM do Grodziska Mazowieckiego. S1 do Pruszkowa oraz N71, ale tu już nie wiem jaki. Jest AKM do Grodziska. A jednak czekają na jakąś pasażerkę jeszcze. I odjazd. Naukowska chyba. Dęblina R7. Zrobimy, chyba że najpierw do Talii jedziesz a później na wschodni. Pilecki. Ondraszek. Dworce WKD zamknięte, nieczynne. Chyba remont jest. Peron nieczynny od 3.09. Linie WKD skrócone do przystanku Warszawa. Reda coś. Do dworca centralnego w Śródmieście. Ale i rozumiejskich
Gracze WKD honorowane są z zastępczymi autobusami. Zastępczymi autobusami. Tutaj się zameldowała SKM-ka. No. Do Warszawy lotniska Chopina. Chyba z Rembertowa. SKM-ka zaraz odjedzie. Już był odjazd, sygnał też jest. Jedzie. Do pociągu do Żyrardowa. AKM. Dzisiaj Berlin Warszawa Express z dziewiątką. Lotniskowy L. Kolejny L do Modlina. A ta antenna lotniska Chopina Echo. Pociąg do Modlina lotniskowy. Na tablicy wyświetlone Intercity. A wjechał ekspres Intercity Premium. Intercity Wybrzeże na 80% ma drugą lokomotywę oraz R2 do Łokowa. Wyjechał Impuls na linii S1 do Pruszkowa. A tu stoi Express Intercity Premium. Odjedzie Pendolino do Kołobrzegu i odchodzi Dziobak do stacji Kołobrzeg.
17, 18, 19 znajdują się w sektorze drugim. Wagony o numerach 20, 22, 23 znajdują się w sektorze trzecim. Przesyłka konduktorskie przyjmuje kierowców pociągów drogowych numer 16. Dojeżdża pociąg osobowy przyspieszony, ledwa Łukowianka, do Łukowa. Berń, Warszawa Express. Znowu EP09. Opocznianka. Dwie minuty już po czasie, ale mechanik czeka na spóźnionych, którzy biegną. Teraz siedzę. Jednak nie jedzie. Jednak chyba czeka. Dosłownie chyba 10 pasażer spóźnialski, który opóźnia pociąg już 4 minuty. Pociąg zaraz będzie miał czerwone, bo będzie musiał odjechać Intercity Wybrzeża. Chyba najmilszy mechanik na świecie. 15 osób spóźnialskich wpuścił. Jest opóźnienie na tablicy. I chyba stracił szyk sygnał. Rekord spóźnialskich. Myślę, że na spokojnie było ponad 15. I lokomotywa Trax na końcu. I zaraz chyba odjedzie Intercity Wybrzeże. Odjechała. Aha, okej. Przelot luzem w takim razie. EP08007. Thank you.
nie rusza. Stoję Kijev Express. Ledwo zażem. Czemu on nie jedzie? Na szczęście z niewiadomych przyczyn mechanik, mechanik zatrzymał pociąg, przez co miałem czas dobiec na początek. Wagony do Dolochuska i wagony ukraińskie do Kijowa pasażerskiego. Wagon sypialny. Bardzo długi ten skład. Cieszę się, że się zdążyłem nagrać, bo raczej nie jestem na wschodniej o godzinie odjazdu, więc bardzo fajnie, że się udało go nagrać. Tutaj stoi EP07381, stoi AKM, jakiś pociąg, nie wiem, może żubr. Jest na Intercity z Białegostoku. Kończy bieg. Intercity Kinga. Niestety nie skład wagonowy. Tablicę relacyjną ukradli. Wjechał jakiś pociąg do Lublina. Chyba żubr. Ale nie wiem. Na dużo wagonów jak na żubra. Odjeżdża Flirty na tory postojowo odstawcze. Za 2 minuty powinien wjechać Intercity Laguna, a za około 10 Telka Czechowicz, który kończy bieg, a zaczął w Lublinie Głównym. Intercity Brda, relacji Warszawa Centralna, Bydgoszcz Główna. Dojeżdża Brda. Już chciałem mówić, że Czechowik na Flircie przyjechał, ale jednak to jest Intercity do Raciborza, jeszcze nie wiem jaki. Skarbek. Olsztyn Główny, Racibórz.
on przyjechał pierwszy przed Czechowiczem, mimo że miał przyjechać 18.17. Jest 18.13. Czechowicz miał przyjechać 12, więc już ma na pewno minutę opóźnienia co najmniej. Wyprodukowany pociąg w Siedlcach. I chyba jedzie i Czechowicz. Czechowicz opóźniony 10 minut. Odjeżdża skarbek. Gryfin wyprowadził Telka Żubru do Białegostoku, który pojedzie za około 20-30 minut. Wjechał pociąg z Brodziska do Tłuszcza, AKM-ka.